już czwarte skitury w tym sezonie, ale pierwszy raz jest nadzieja na słoneczko. Pokazał się nawet czubek najwyższego szczytu w Tatrach Zachodnich, Bystra, na prawo Kominiarski. Dole wieś Kłościelisko. Jest szansa na słoneczko wreszcie. I czerwone wierchy. Biegnie wam, za chwilę się pokaże. No to dalej w górę. Dzisiaj wreszcie ktoś przede mną wydeptał trasę, zrobił ślad w stronę Butorowego Wierchu. O, jest nawet trasa przejechana skuterem śnieżnym w stronę szczytu. Wreszcie na dół się pojedzie, tak jak trzeba. Oj, niestety. 40 metrów dalej skuter zawrócił. Ale my idziemy dalej. Przed nami kolejna nieciekawa niespodzianka. Musimy to obejść od lewej strony. Do tego dojechałem z góry 5 dni temu, jak zjeżdżałem z Butorowego. Już dochodzimy do górnej stacji. Krzesełka na Butorowym Wierchu. Liny, kolejki krzesełkowej na Butorowy Wierch już poopuszczane. Widać jednak, nasz sąsiad, pan doktor Narcyz Sadłoń, jednak będzie budował tu w tym miejscu pomnik papieża. I już Świnica się pokazała. Na lewo granaty. A stamtąd przyszliśmy i tam zaraz zjeżdżamy na dół. A tu plac budowy nowego pomnika, który zamierza tu postawić nasz sąsiad, doktor Narcyz Sadłoń. Będzie to pomnik papieża Jana Pawła II.